Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, witam was w serii, która się nazywa Bethesda Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Bethesdę na ich launcherku. Tym razem jest to Quake 3, czyli dopełniliśmy trylogię oryginalnej, aczkolwiek chyba był Quake 4, jeżeli nic nie pokręciłem, momencik. Zeskrolujmy na dół. Nie, to Duma zrobili 4, ale też nie ma w tym launcherze, przynajmniej nie widzę. Wiem, że coś było z tych późniejszych części, w której ja jakby już w ogóle nie grałem, walnąłem się palcem w słuchawki. Żeby odebrać ten produkt, musicie się zalogować pomiędzy dniem dzisiejszym, a jest to 17 poniedziałek w sierpień, do bodajże czwartku, do godziny którejś wieczornej, chyba do 20, jeżeli nic nie pokręciłem, ale nie trzymajcie mnie za słowo, macie jeszcze 2 dni z hakiem, w momencie kiedy ja to nagrywam, 2 dni i tam chyba 19 godzin nawet. Żeby odebrać ten produkt, musicie się zalogować do launchera Bethesdy i zasadniczo z tego co ja rozumiem, to jest wszystko, aczkolwiek przydałoby się jeszcze kliknąć w instalację. Żeby znaleźć ten produkt, oczywiście musicie kliknąć w tecusie tutaj i go zlokalizować góra dół na całej liście produktów, które są dostępne z launchera Bethesdy. Nie jest to jakiś mega cudowny wybór, ale no co zrobić. I można sobie kliknąć instalację, ona się tam... Ciekawe, czy tym razem zapamiętało, w którym miejscu na dysku. Oczywiście, że nie zapamiętało. No dobrze, będąc już w samej grze, mamy... Oczywiście na starcie już zmieniłem, ale jeżeli chodzi o rozdziałkę i inne tego typu rzeczy, za bardzo wyboru nie ma, jest tylko jedna rozdzielczość szerokokątna, widescreen, i jest to 856x480 i nie mam pojęcia, z czym my tu mamy do czynienia i o czym my w ogóle mówimy. Czy ja sobie nie ściszyłem? Ja sobie oczywiście nie ściszyłem efektów, dajcie mi gdzieś tutaj i muzykę też gdzieś tutaj, bez szału. Jeżeli chodzi o resztę rzeczy, no to jest klasyk, jeżeli ktoś grał w Quake'a, wie o czym mówimy, jeżeli ktoś w Quake'a nie grał, no to zapraszam pobawić się, bo... Jakoś tak było, ten bug, że trzeba było przesunąć efekty, można sobie zmienić kolor, jest parę bajeranckich elementów w tej grze, nie ma co narzekać, ale zestarzała się też sporo. Sam wybór rozdzielczości jest jaki jest. Mimo wszystko cebula dają za friko. Z tego co wiem, istnieją wersje Quake'a trójki areny, które są dostosowane do funkcjonowania na nowych kompach, ekranach szerokokątnych, Windows 10 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To idzie kupić. Nie wiem dlaczego nie idzie tego kupić na launcherze Bethesdy, albo przynajmniej nie jest to produkt, który został dany za friko. Wiem, że scena moderska ogarnęła to totalnie sama, ale z tego co wiem, są też skompilowane wersje, które da się kupić legalnie. No ale to ja. Single player jako taki za bardzo w tej grze nie istnieje. To jest gra czysto PvP. Single player sprowadza się do grania z botami, więc nie macie jakiejś fabuły, nie macie nic w tej grze do przejścia. Do zobaczenia, to nie jest Quake 2 ani 1. Czy ja mogę sobie zmienić model postaci? Gdzieś to tu było. W multiplayerze. Specify. Nie, bug. Create, nie, okej, dobra. Tu trzeba będzie się bawić z serwerami. Zapomniałem już o tym. I jest zarządzanie modami samo z siebie. Jej! Setup player. Dało się to gdzieś. Co? Handicap? Nie. Wow. Myszka bardzo dziwnie działa. Player. Prawym się cofa, a da się? Co znaczy? Czemu handicap? 75, whatever. Może? Czy ja mogę zmienić model postaci? Bo jest kilka do wyboru z tego co kojarzę, ale... nie pamiętam jak to się robiło. Dobra, odpalmy single player i zobaczmy jak to działa. Fight. I can win. Dajcie mi szansę na tak rozciągniętym ekranie, to zobaczymy. Lustro, widzicie to? Te modele, ta grafika. Widać jak daje gun w dół? Gun w górę. Normalnie to na tamte czasy to był szał. Albo jest tu, nie, tu nie będzie rakietnicy na starcie. Bo rakietnica była w tej grze wyteksturowana od środka. To też było coś, co było często powtarzane przez fanów Quake'a jako wyższość Quake'a nad Unrealem, że tam nawet rakietnica jest wyteksturowana od środka. No dobra, dałem za niski poziom trudności ewidentnie. To nawet do mnie nie strzelało. Three frags left.
Ale na wyższym poziomie trudności pewnie bym dostał baty. Co to w ogóle do mnie nie strzela? To może z piły. Nie, kosiarką. Ja chcę kosiarkę. Nią. To się w ogóle nie broni? Czemu to się w ogóle nie broni? Gdzie jest? Nie widzę. Piał. Ała. Okej, dobra, odblokowaliśmy. To było w formie tutoriala. Zakładam Ranger. A mogę coś innego? Jeżeli tu jest gdzieś zmiana, to nie mam pojęcia gdzie. Mode. O, jest! I dodali te! Będzie ten z jednym okularem czarnym, drugi z białym, bo... białym. Bo to był screenshot, który pamiętają wszyscy w tamtych czasach funkcjonujący. Jak Quake 3 miał wychodzić, to pokazali... no, screenshoty z bety wtedy trwającej. I był chyba ten koleś, ten model, z tym, że jedną część okularów miał z czarnym szkłem, drugą miał z białym. I to było takie, uuu, jaka fajna stylówka i w ogóle jakie to fajne będzie. Minęło trochę. Jeżeli nie wiecie, to są twórcy gry Kermak. Tych nie kojarzę. Gdzieś tu powinien być jeszcze. To może ten nie? Może nie ten nie, nie wiem. Jeszcze jeden, którego kojarzę, powinien być. Ale żaden z mordy, których tutaj kojarzę. Ale John Kermak i ten. Hiker. Będzie oczko? Dajcie mi oczko. Gdzieś powinno być oczko. Jest oczko! Oczko jest wypas, coś ci do oka wpadło, nie, te suchary z tamtych czasów. Ta babka była niezła, ale też było na desce i na tym. I to była jedna z pierwszych gier, gdzie wybór modelu postaci miał ogromne znaczenie, bo ta babka ma znacznie mniejsze hitboxy niż ten koleś. Więc grając z tym gościem, jak coś w was leci, albo tą babką, to znacznie łatwiej jest was trafić, niż jak gracie sobie na przykład z tym czymś, co jest chudsze. I to scena competitive głównie składała się z typów grających jakimiś bardzo chudymi laskami. Taki tam situation. Mi się strasznie podobała ta miniatura, a potem jak zobaczyłem model, to było takie nie będę tym grał. O, to jest totalnie nieudana postać, że tak powiem. A, ta grafika jest straszna. Weźmy sobie coś fajnego. Może nie, jest tutaj coś, co mnie nie drzeźniło. Wziąłbym rudą, ale ona jest w jakichś takich lata 80. Weźmy tą czerwoną może, a ta? Też była fajna. Od razu mi się odpala muzyczka z Quake'a w głowie. No i wreszcie mamy wybraną postać. Nie lecimy tak na ślepo. Druga mapa? Ciekawe, czy będę cokolwiek... bring it on może. Ciekawe, czy będę cokolwiek pamiętał. Phobos Deimos. Wow! Co jest z moją kamerą? O! Spójrzcie do tej rakietnicy! Jest wytekturowana w środku, naprawdę! Coś jest nie tak z tempem poruszania się mojego kursora, bo na poprzedniej mapie było ok i nagle teraz jest tak jakby... Wiecie... 5 razy szybciej. Jedna z taktyk, która tutaj była, skakanie na rakietnicach. Wow, do góry. Pobiegł tam? Nie, nie pobiegł tam. Miałem wrażenie, że słyszałem. Nam. Wood. Dajcie rakietnicę. Strzelać pod nogi. Pamiętajcie, strzelamy pod nogi. W ogóle, tutaj w zależności od tego, ile kto miał klatek animacji, dało się doskoczyć wyżej i się na kamperskich miejscach zaczaić na wroga. Coś, czego teraz się nie da robić w nowszych gierkach, bo są te blokady, wiecie, nie takie. Ale na takim sprzęcie jak mój teraz w tamtych czasach, to dałoby rad w ogóle się ten... dostać do miejsc, które są niewyobrażalne. Choć wydaje mi się, że jakieś blokady będą tak czy siak. Czy tu był jakiś... Nie, to nie była ta plansza, gdzie były tajne przejścia za tym. Dajcie mi. Jedno wielkie nie widzę! Dobra, to jest akurat najsłabsza broń, bez sensu. Jej! Tam. Jej, jak ja jestem cienki, takie strzelawki.
To jest dramat. Multiplayer w shooterach nigdy nie był moją mocną stroną. Mamy to, amunicjo. O nie! Z rakietnicą nas, bohaterów? Pamiętajcie strzelać pod nogi. Wybuch jest obszarowy w tej grze. Wut, wut. Trudno strzelać jak jest piętro wyżej, ale no. Znaczy... Trudno strzelać pod nogi i to miałem na myśli, ale... Czy tam jest pod spodem czaszki, lol? Doładujmy sobie amunicji, why not? O! Jest ten! Heist! Jesteśmy jeszcze szybsi! Jeszcze 3 fragi. Dużo tego! Nie jestem pewny, czy dam radę to wygrać. Nie, w sumie myślałem, że się stęskniłem za tą grą, ale nie stęskniłem się za tą grą, jakoś tak... Mam jakąś inną broń, bo tam... Zginę! 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 Idę po hapsy. Nie będę się z nim bawił, jak on ma rakietnicę. Gdzie on zwiał? Ma gorszego zeza niż ja. Mam znowu rakietnicę, jej! Przydałoby się troszkę życia, bo bieda, nie będę ukrywał, że bieda jest. Nie zespawniło się jeszcze nigdzie? No to, żeby nam przeciwnik nie zabrał. No to jeszcze raz. Gdzie są życia? Nie to, to. Blisko było, blisko było! Na tak niskim poziomie trudności, oła! W sumie zawsze bardziej wolałem Unreal od Quake'ów. Znaczy od czasów Quake'a 2 w sumie. Bardziej mam na myśli Unreal Tournament kontra... Tam jest? Dobra. Łyknijmy łakietnicę, żeby nie było... Gdzie uciekasz? Wracaj tu. No, nareszcie. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem i niech darmówki będą z wami. Trzymajcie się, cebuli, hej! Czy ja już to mogę odinstalować? Znowu będę musiał się dziabać z ustawieniami myszki w Windowsie i grafiki w Windowsie, bo Quake'i mają tendencję do siepania grafiki poza grą.